Cześć, jestem Sarcho, to przed wami kolejny odcinek z gry The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Znajdujemy się w starożytnych wodociągach Zory w ramach wątku fabularnego i szukamy tutaj kolejnych wskazówek na temat, no, tym razem wodnego mostu prowadzącego do kolejnych podniebnych wysp najwyraźniej. I pytanie, czy to miejsce, do którego dotarliśmy ostatnio, czy przypadkiem nas nie doprowadzi już do dużej świątyni, która zawsze wieńczy te wątki fabularne? Patrzcie, czyli teraz będziemy mogli się tam dostać. Kluczowe pytanie jest jeszcze takie, czy to od razu będzie sama świątynia? Wodospad zleciał nam z nieba. Link, co się stało? Czy to twoja robota? Aha, a więc aktywowałeś tajemnicze urządzenie w ruinach. I wtedy wodospad się pojawił. Chyba wszystko rozumiem. Dla ludu Zora wodospad to nic innego jak po prostu droga. To musi chyba oznaczać wodny most. Tak, to musi to oznaczać. Jeśli wespniemy się po tym wodospadzie, powinniśmy móc dostać się do góry, do podniebnych wysp. Link, wiedziałem, że będziesz w stanie to zrobić. Zawsze pokładałem w ciebie dużą wiarę. Znowu ten dźwięk. Here. Come here. Come to me. To znowu się dzieje. Czy ktoś mnie wzywał? Co było właściwie tym dźwiękiem? Cóż, w każdym razie teraz mamy drogę prowadzącą naprzód i jedyne co nam pozostało to tylko ruszać. Link, jeśli masz założoną zbroję Zory, możesz również wspiąć się po takim wodospadzie. Musisz zdobyć taką zbroję od Yony, którą spotkasz teraz w Sądzie Mify. No my oczywiście już wcześniej zdobyliśmy tę zbroję, więc nie musimy absolutnie do Yony powracać. No i super. Ale kurczę, myślałem, że w jakiś sposób oczyścimy jednak tamten szlam i dzięki temu wtedy się pojawi woda, a tymczasem wodospad trochę z innej strony nam się pojawił. No dobra, lecimy. Tutaj nie ma co zwlekać, ale teraz coś jednak czuję, że to niekoniecznie będzie od razu świątynia, tak jak myślałem w poprzednim odcinku. Tak jest, dopiero podniebne wyspy. A, i to jest kolejna podniebna wyspa, gdzie jest obniżona grawitacja. Już wcześniej spotykaliśmy takie miejsca. Tylko nie wiem, czy to było gdzieś indziej, czy akurat właśnie gdzieś tędy przelatywałem wtedy. Nie pamiętam już tak dobrze, ale to jest fajna rzecz. Dobra, rozejrzymy się w takim razie po okolicy. Pytanie, gdzie czeka na nas sam Sidon? Tutaj jest jeszcze grzybek świecący. A, bo to jest ten cichy grzybek. To pozwala nam wytworzyć jedzenie, dzięki któremu lepiej się skradamy.
momentami troszkę dekoncentruje to, że mamy taką niską grawitację, ale koniec końców się to bardzo... Wow! Bardzo się to może przydać. Czekajcie, tam mamy jeszcze skrzynkę. Ale to jest ciekawe. Takich bąbelków jeszcze nie spotykaliśmy do tej pory. A wygląda na to, że możemy to potraktować jako, no nie wiem, swego rodzaju windę. Na razie zobaczmy, co się będzie kryło w tej skrzyni. O kurczę, całkiem niezły miecz technologii Zonai. No dobra, no to ja chyba dalej będę się pozbywał, kurczę, tego. I lecimy dalej. Tylko, że co, tutaj muszę czekać jeszcze, aż się tu pojawi. Tak, i mamy tam Sidona. No to nie, myślę, że możemy ruszać na razie dalej. Tylko rozglądajmy się, czy nie ma przypadkiem jakiejś innej skrzynki w pobliżu. Patrzcie, tutaj ten szlam cały czas się wydobywa, tak czy siak. Co to za miejsce? Moje ciało. Czuję się, jakbym był piórkiem, jakbym ważył tyle, co piórko. Czy właściwie czuję się lekki jak piórko, tak powinienem od razu to przetłumaczyć. To zdecydowanie jest dziwne miejsce, ale w tej chwili powinniśmy skoncentrować się na tym, żeby odnaleźć źródło szlamu. Link, czas, żeby rządzić i dzielić. Rozdzielmy się, jak na razie. No, od razu bym chciał, kurde, skorzystać z tego bąbelka, ale chyba się spóźniłem. Spróbujemy za chwileczkę. Wystarczy stać w tym miejscu, jak rozumiem. No i proszę bardzo. Faktycznie trochę to działa jak taka winda. Aha, i zaczyna migać w momencie, jak to ma zniknąć, tak? A dopiero teraz zauważyłem... A nie, to troszkę inaczej wygląda, bo... Myślałem, że to są te same urządzenia, które spotkaliśmy ostatnio w jakiejś kapliczce. Chyba, że to jest coś takiego. Co wiecie, unosi się w powietrzu, kiedy jest aktywowane. Tylko tutaj od razu znika. No i tutaj na pewno jest to nieco innego kształtu. Dobra, tutaj musimy dalej próbować. I co, z tej strony też będą się pojawiać te bąble? Bo jeśli tak, ja bym za chwileczkę spróbował dalej przeskoczyć. Czekajcie, zobaczymy, czy to się tutaj pojawi. Chyba powinno się pojawić. Bo jeśli nie, to i tak tutaj się wdrapiemy za chwileczkę. No, z tej strony już się pojawia. Wydaje mi się, że dałbym radę tutaj się wspiąć, ale dobra, już wejdźmy sobie w ten sposób. Teraz tutaj. No, mamy konstrukta przed sobą. I to nie jednego. Lecimy. O Jezu, co ja zrobiłem? No, trochę bardziej odporny. Ale okej, jeden załatwiony. Tego nie bierzemy. A teraz z tobą się zajmiemy szybko. Dobrze by było właśnie trafić atakiem krytycznym. Dobra, jeszcze raz. Problem polega na tym, że właśnie dość dobrze się broni tą tarczą. To utrudnia sprawę. A teraz ładnie współpracujemy. Możemy też ewentualnie w ten sposób zadziałać. Podskoczyć i wtedy trafiać w ten czuły punkt. Dobra, mój łuk się niestety też zniszczył. Ej, tylko nie spadaj, bo ja bym tutaj chciał zgarnąć te części. Dobra. Na szczęście się udało. I patrzcie, kolejna ciekawa broń. No dobra, to na razie mogę wziąć. Zobaczymy, co dalej. Jaką broń teraz sobie w razie czego wykorzystać? Tutaj ten bumerang Lainela, też ciekawa rzecz. Ewentualnie bym jeszcze dodał coś na przykład do tej broni? Sam nie wiem. Czy już po prostu decydować się na coś zdecydowanie lepszego.
Zawsze na zwykłych przeciwników staram się wykorzystać jakąś nieco słabszą broń. Dobra, na razie ta niech będzie nieco słabsza. A 40 punktów ataku to też bardzo dużo, jakby nie patrzeć. Okej, staram się cały czas rozglądać dość dokładnie. A patrzcie! Mamy wodę. Mogę to stąd złapać? Jest troszkę za daleko. A, bo przecież przeskoczymy to, bez problemu. Poprosimy to tutaj. I teraz możemy przecież ten szlam usunąć. Czyli widzicie, gra w tym momencie ładnie to tłumaczy, chociaż już sam na to wcześniej też wpadłem. Ale to jest tak naprawdę chyba najlepszy sposób, żeby się pozbywać dużych ilości tego szlamu. I to jest zresztą na swój sposób całkiem wciągające. No, ale żeby to jeszcze usunąć. Okej. Mamy skrzynkę. Dobra, na razie to zostawmy w takim razie. Może wyłączmy póki co. I cóż tu takiego w środku? Stara mapa, tego się nie spodziewałem. Przypominam, że te mapki nam pokazują lokalizację skarbów w otchłani. A tutaj podejrzane, kurcze, nie ma jakiegoś koroka przypadkiem? Szczerze mówiąc, to bym to sprawdził. To jest zbyt podejrzane. Ale niby niczego nie widzę, a tutaj już, kurcze, nie ma co się zapuszczać. Dobra, trudno, wracamy. Nie ma co ryzykować być może. Tym bardziej, że mimo wszystko ta obniżona grawitacja troszkę może czasem przeszkodzić. A, tylko teraz właśnie, czy ja będę w stanie to zabrać? Może w ten sposób lepiej. Dobra, nie wiem, czy się jeszcze to przyda. Tutaj niby mamy jeszcze trochę. Dobra, no spróbujmy. Tak czy siak nie pobiera to zbyt dużo tej baterii, tej mocy. Więc nie jest źle. Możemy jeszcze troszeczkę podziałać w ten sposób. Zabrać sobie nawet te grzybki. Lecimy dalej. Zresztą fajnie, że mam trochę więcej tej baterii w tym momencie. Więc nie muszę się aż tak bardzo martwić o to, żeby to na bieżąco ładować. No ale tutaj też chyba niczego nie ma. Chociaż mówię, takie ślepe zaułki są trochę podejrzane. Teraz to chyba najlepiej będzie tędy wejść. Ale daliśmy radę. Myślałem, że będę musiał ostatecznie zdolnością Ultra Hand to wnosić na górę. Kurczę, tak niby to oczyszczam, mając nadzieję, że nagle znajdę, kurczę, jakąś, nie wiem, skrzynkę, ale przecież ona by była widoczna, gdyby to jakaś skrzynka była. No ale wcześniej, kurczę, jednak znaleźliśmy schody, a tam się kryła mapka, więc też, kurczę, warto takie rzeczy sprawdzać. Tu jest jakieś przejście. No ale tutaj tylko i wyłącznie kwiatki. Dobra, zostawmy to. Niech się troszeczkę naładuje. Dobra, i lecimy dalej. A, tylko że tutaj akurat to chyba będę musiał wejść najpierw. Patrzcie. W ten sposób. Tutaj niczego nie znajdę, ale ja to sobie właśnie przywołam jeszcze do siebie zdolnością Ultra Hand, czyli tak jak wcześniej sobie myślałem o tym. Może będzie to spadać. Dobra, teraz to złapać. I spróbujemy tu oczyścić drogę, bo rozumiem, że potrzebuję tego, aby dostać się na górę. A, bo tu jest wodospad. Okej. Proszę bardzo, w ten sposób się wybijamy i są kolejne wodospady. Okej. To jest dobra okazja, żeby się właśnie powybijać do góry. Dobra, rozejrzeć się, czy gdzieś czegoś nie ma. Na przykład tutaj mamy skrzynkę. O, i to jest, kurczę, ta platforma, którą poznaliśmy niedawno w kapliczce.
A propos kapliczki, mamy jedną tutaj. O, ja cię kręcę. Czy to już jest świątynia? Niewykluczone, kurczę. Może to tam właśnie na samej górze? Albo po prostu jeszcze będzie jakiś teleport, który nas doprowadzi? To wiele wskazuje na to, że w kolejnym odcinku do takiej świątyni dotrzemy. Zobaczymy jeszcze oczywiście. Na razie... przejdziemy sobie chyba tutaj póki co, bo tam mamy oczywiście jeszcze kapliczkę, ale... to też mnie interesuje, szczerze mówiąc. Czekajcie, tutaj doskoczę. Tam też było trochę więcej konstruktów na dole. Ale zobaczmy jeszcze tutaj. Bo to chyba musi mnie doprowadzić też do jakiejś skrzynki przynajmniej. O kurczę. To są te zapadające się platformy, które już też kiedyś spotykaliśmy. Trzeba na to bardzo uważać. Dobra, ale fajnie, bo ta obniżona grawitacja naprawdę nam uprzyjemnia te skoki. Tam mamy akurat, kurde, smoka też. No ale teraz oczywiście nie będziemy się tym zajmować. No i proszę, mamy. Ależ, kurczę, bronie tutaj zdobywamy. Naprawdę jestem pod wrażeniem. O kurczę, to teraz może tego się jednak pozbędę. Tutaj ewentualnie jeszcze to. Dobra, na razie zamiast tego weźmiemy. Ale w końcu dostaję też właśnie jakąś potężną broń technologii Zona i to też jest spoko. Zobaczmy tutaj. Też mamy jakąś skrzynkę i oczywiście pilnują tego miejsca. No dobra, spróbujmy zaatakować. Jakim łukiem może być ten? Proszę. Tutaj będzie gorzej, ale tam... też jedna strzała nie wystarczy. Niemniej jednak troszkę pokombinujemy. Dobra, trudno, na razie wystarczy. Też trzeba powalczyć troszkę w zwarciu. Uwaga, uwaga, podejdziemy. Pięknie, jeszcze raz. O kurczę, te obrażenia są większe niż myślałem. Tak się połaszczyłem, żeby naładować jeszcze mocniej swój atak, ale słabo to wyszło, koniec końców. A widzę, że powinienem trochę dań też sobie przygotować. Coś tak mi się wydaje. A tutaj coś, co mi jeszcze uzupełnia na przykład dwa serduszka. Tutaj też zwiększona obrona, wolałbym coś takiego sobie jednak zachować na kiedy indziej, ale jak patrzę na to, co tutaj mamy, to sam nie wiem. Dobra, weźmy to. Wiem, że to mi daje odporność przed gorącem, ale z drugiej strony... no nie będę chyba tego potrzebować na dłuższą chwilę. Dobra, na razie tyle wystarczy. I atakujmy dalej. Te mocne ataki na szczęście są w stanie powalić przeciwnika. No nie wierzę. Za daleko byłem troszkę. Nie no, ja muszę znowu się wyleczyć, bo... jedno uderzenie i zginę, a przynajmniej stracę kolejną wróżkę, a tego bym nie chciał. Jeszcze raz spróbujmy tak. Jak mamy takiego potężnego przeciwnika, znaczy potężnego jak potężnego, ale chodzi mi o to, że powinienem w takiej sytuacji jednak wybierać sobie mocniejszy łuk. No dobra, to zobaczmy, co w tej skrzyni się kryje. No ja nie wierzę. Powolutku będę zwiększał standardy swojego oręża. Do niedawna jeszcze mi się wydawało, że takie 63 punkty to jest mega dużo, a teraz coraz częściej spotykam broń, która ma od 40 do 60 punktów ataku. Więc naprawdę robi się ciekawie. I powolutku chyba muszę się przyzwyczaić do tego, że jeśli w przyszłości będę chciał na przykład poza nagraniem sobie pofarmić jakąś mocniejszą broń, to powinienem właśnie gdzieś tutaj na tych podniebnych wyspach działać. Dobra,
Lecimy dalej. Tutaj chyba wszystko. Ta skrzynka była tutaj najważniejsza. Oczywiście otwarta dopiero po pokonaniu przeciwników. Teraz wracamy. Bo tutaj też było widać jeszcze kolejnych wrogów i za chwilkę zawalczymy z całą pewnością. Proszę bardzo, mamy jednego tutaj. Tak z tyłu zaatakujemy, ale to... A patrzcie, też jest jednak krytyczny atak wtedy. Oj, źle to zrobiłem. Jeszcze raz, uwaga. Pięknie. To mi spadnie niestety, chyba że jeszcze bym złapał. Tylko że mam już tego troszkę więcej, a ja lubię, kurczę, to mieć, bo to jest mocno wytrzymałe i się mi przydaje na przykład do siekiery. Ale teraz to chyba jednak sobie zostawię. W sensie nie będę tego zabierał, no chyba że jednak zrezygnuję z tych rzeczy. Myślę, że i tak kwestią czasu jest, że i tego się pozbędę. Patrząc na to, jak często zdobywamy tutaj jakąś niezłą broń. Czemu teraz w trakcie skoku mi nie zwolnił czas, to nie wiem. Dobra, uderzenie dobre. To tyle. Czyli widzicie, tutaj ten szlam płynie. Ciekawe, no ale z pewnością jak dokończymy ten wątek, no to wtedy ten szlam zniknie. To jest, myślę, tylko kwestia czasu. Dobra, czyli na razie ciągle trzymamy się tej wysepki, a dopiero później dostaniemy się wyżej tam, gdzie znajdziemy też kapliczkę. O! Panie i panowie, chyba mamy tutaj Flux Konstrukta. Poziom drugi, okej. Czekajcie, zmienię sobie jednak ten łuk na lepszy. Tutaj będzie razy 3 rzeczywiście. O tak, a bo to są 3 strzały po prostu, okej. A tutaj 50 za jedną strzałę. Ej, spoko. Ja w trakcie zwolnionego czasu mogę praktycznie wykończyć tego Flux Konstrukta. Ale to będzie banał. Czy to już spadnie? Tak. To będzie totalny banał, panie i panowie. No proszę. O, mamy też wózek. Po raz pierwszy zdobyty w formie kapsuły. Jeszcze skrzynka. No nie wierzę, tym razem wola mędrca. Czyli coś, co pozwala nam zwiększyć więź, na przykład z Yunobo, czy z innym towarzyszem. Chociaż no, jednak zdaliśmy sobie sprawę, że to nie zmienia tak bardzo wiele. Ale okej, to weźmy sobie teraz broń technologii Zonai. Czyli to na przykład nie jest połączone, tak? Albo to. Wydaje mi się, że nie. 46 punktów, 44. Dobra, połączymy to sobie. A nie, jednak jest już połączone. Dobra. To też jest połączone. Ok, czyli ta każda broń to jest już połączona. Szkoda. Oj, wielka szkoda. W ten sposób nie mam niestety żadnej innej broni. Czy ja mogę jeszcze to podejrzeć tutaj? Wydaje mi się, że tak. Plus 24 punkty, mówicie. Plus 35. A tutaj plus 24. Czy to mi zapewni jeszcze więcej? Nie jestem pewien, ale będę musiał chyba wypróbować. 24, 24. No dobra. Usuniemy stąd, abym tego tylko nie żałował. I teraz weźmiemy to sobie. Plus 25, okej, czyli prawie na to samo wyszło. Chociaż nie, nawet na gorsze, bo to jest plus 20. No jeszcze plus 5 doszło, dobra. Czyli rzeczywiście wyszło na minus, no ale już trudno. Nie miałem akurat innej broni zonaitowej, żeby to fajnie połączyć. A szkoda.
I szkoda też, że to nie był Flux Construct poziomu trzeciego, bo wtedy te obrażenia byłyby jeszcze większe. Ja nie wierzę i patrzcie, kolejna włócznia zonaitowa. No dobra, no to chyba jednak... Albo dobra, pozbądźmy się jeszcze tego, póki co. Naprawdę, my tutaj już coraz częściej zdobywamy takie potężne rzeczy. A tutaj to co? Pewnie już dostanę się na górę, ale na razie jednak chcę się dostać na oddzielną wyspę tutaj. To jest w tym momencie istotniejsze. I to wydaje się, że nawet spokojnie tędy przejdziemy, prawda? Bo ja tutaj wezmę w tym momencie Ascend, zdolność. I tam widziałem automat z tymi kapsułami. No dobra, to zobaczymy, co jest w środku. Jeśli chodzi o ten przypadek. Standardowo to wrzucamy. Ojej, czemu to? Chyba byłem troszeczkę za daleko. Kolejna próba. Teraz będzie ok. Oby były jakieś nowe kapsuły. No ale chyba jednak nie. A jednak. Stabilizator. Patrzcie. To jest rzecz, którą już spotykaliśmy do tej pory. I to są wszystkie rzeczy, tak. Dopiero pierwsza w ekwipunku, ale my to już spotykaliśmy gdzieś tam w świecie gry albo w jakiejś kapliczce i widzieliśmy, jak to działa. Że tak rzeczywiście potrafi coś ustabilizować. Teraz oczywiście pokuszę się o to, żeby zebrać tego więcej, chociaż z tego co widzę, ten stabilizator wypada najrzadziej. Znowu chyba kolejną, tylko jedną sztukę zdobyłem. Jest to trochę przykre. Jak się teraz, kurczę, chociaż ze dwie wylosują. Tak bym chciał mieć, kurczę, z pięć sztuk, w razie czego. Czekajcie, jak to najszybciej podejrzeć? No teraz już... A, tutaj najszybciej będzie. Cztery sztuki, dobra. To dajmy jeszcze raz. I to myślę wystarczy. Na tę chwilę jak najbardziej wystarczy i będziemy mogli przejść dalej. Proszę, proszę. Okej. A, i tu jest więcej jeszcze tych platform, które się unoszą. A cztery stabilizatory, kurde, i nie dobrnąłem do pięciu w końcu. No nie, no muszę jeszcze raz spróbować w takim razie. Wybaczcie, ale... Chcę mieć tą piątkę. Gorzej, jak i tym razem się nie wylosuje. O, teraz wypadło więcej tych stabilizatorów, super. Ile mam? Sześć. No tak, to tylko dwa wypadły. Myślałem, że było jeszcze więcej. A zatem zajmijmy się teraz kapliczką tutaj. Igoshon Shrine. Zobaczmy. To się przyda oczywiście, bo będziemy mieli punkt szybkiej podróży na przyszłość, żeby tutaj się dostawać. I na przykład farmić sobie zonaitową broń. Orby wody. A, dobra. No tak, to jest logiczne, że tu musi być kapliczka, która nas zaznajamia ze sposobem działania tych bąbelków. To już wiemy. O! Czekajcie, czekajcie. A, bo ja te orby też mogę. Okej, bo patrzcie, ja chciałem złapać to w locie i oczywiście mogę to zrobić. Ale rozumiem, że możemy też... Tak, w ten sposób to złapać, czyli również inne przedmioty to przeciąga. Całkiem fajna rzecz. No dobra, w ten oto sposób mamy szybko już załatwioną kwestię opcjonalnej skrzynki. I teraz tak. Aha, bo to spadało. Jak to działa? Aha, czyli jak przeciągnę, to wtedy to zatrzymuje się. No dobra, ale rozumiem, że możemy też wykorzystać na to... Recall. I do góry wtedy. Logiczne. Tak samo jak inne typy wind w ten sposób potraktowaliśmy już wcześniej. Wow, a tutaj? A, dobra. Czyli też nauka tego, że możemy podbić to do góry. Dobra, spadamy. A, i tam jest już wyjście.
Nie, 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 bo patrzcie, to leci tam. Aha. Okej, dobra. Czyli nauka tego, ale to jest, kurczę, sprytnie zrobione. Tam mieliśmy tak wstępnie zasugerowane, jak możemy podbić coś do góry, a tutaj proszę. Dwie części, które idealnie się składają. Muszę to tylko przykręcić we właściwy sposób i jakoś tak zrobić. Chyba będzie ok. Stawmy to tutaj. I zobaczmy. Powinno zadziałać, mam nadzieję. Czekamy tylko, aż tam zniknie. I teraz... Dokładnie tak. I proszę bardzo. Jesteśmy wystarczająco wysoko, żeby sobie tutaj polecieć. No to super. Okej, no mam nadzieję, że ta wiedza nam się jeszcze przyda. Przecież tych bombli jest tutaj więcej, jakby nie patrzeć. Poza tym nieuchronnie czeka nas też świątynia i tam pewnie będzie jeszcze tego więcej. Tutaj przy okazji też uzupełniliśmy serduszka. A zatem myślę, że w tym miejscu się z wami pożegnam, słuchajcie. Sporo tutaj jeszcze tych podniebnych wysp przed nami. I pewnie jeszcze więcej zagadek do rozwiązania, jakichś łamigłówek, chociażby z użyciem tych bombli właśnie. No przekonamy się. Póki co dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Jeśli wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i usłyszymy się kolejnym razem. Cześć!